Witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo z gry Star Wars Jedi Ocalały. Ja jestem Sarge i dzisiaj ruszamy na Kobo, ale żeby kontynuować wątek fabularny, bo ponieważ szukamy informacji o Tanalorze i zrobiliśmy już wszystko na zniszczonym księżycu, no to teraz właśnie Kobo jest kolejnym naszym głównym celem, dlatego wybierzemy się niby na znaną planetę, ale z pewnością będziemy odkrywać nowe tereny. Dokąd teraz? No i proszę bardzo, mamy Kobo, więc ruszajmy. Prosto na Kobo, ja stawiam. Albo wiecie co? To ostatnie jednak nie. Oglądałeś ten stary sprzęt, który Kal znalazł w laboratorium? Nic z tego nie zrozumiałem. Może coś się wyjaśni, kiedy już zbadamy kryjówkę Dagana na Kobo. Ludzie lecą na Kobo, gdy im się życie wali, a nie żeby coś wyjaśniać. A ty, Gris? Jeśli sugerujesz, że przyleciałem na Kobo jako wypalony laterończyk, to jesteś w błędzie. Musiałem tylko od was odpocząć. No i szybko ci to zajęło. Krótko właściwie ci to zajęło. Niedługo powinniśmy być na miejscu. Pora lądować, chodź tu. Proszę bardzo. Szykujmy się zatem do kolejnego lądowania. Liczyłem, szczerze mówiąc, że nasi towarzysze trochę więcej skomentują nasze ostatnie działania na zniszczonym księżycu. Może teraz? Wiesz coś o osadach Wielkiej Republiki na Kobo? Kiedy tu trafiłem, postanowiłem trochę pozwiedzać. Wszedłem do pewnego miejsca. Potem usłyszałem przerażające głosy i szybko stamtąd uciekłem. Dam znać, jeśli usłyszę jakieś głosy, Gris. Mądre, ale... Innym razem pogadamy. Troszkę Kal się z Griza chyba naśmiewa w tym momencie. Uważaj w okolicy kamiennych iglic. Coś słyszałeś? Niedaleko nich mieści się baza jeźdźców. Dzięki za ostrzeżenie. Zachowaj tam czujność. To może byś, kurczę, potowarzyszył w tej wyprawie. Wedle badań mistrza Kordowy za wschodnią stroną doliny znajduje się opuszczona osada. Sprawdźmy to. Najlepiej będzie skorzystać z szybkiej podróży. Jest informacja oczywiście, że w salonie są nowe postacie i rozmowy dostępne, ale szczerze mówiąc, no teraz nie będziemy z tego korzystać, chociaż prawda jest taka, że dobrze by było ewentualnie spróbować dostać się do Z. Nie sądzicie? Bo ostatnio zdobyliśmy trochę tych dysków danych, a to może oznaczać, że będzie kolejny slocik na atuty. Nie najgorzej. Widywałem już gorsze ogrody na dachu. No ja mimo wszystko ciągle czekam, aż kolejne obszary tego ogrodu się odblokują, bo sporo tych nasion, które zebraliśmy, nam się trochę marnuje. No, a tędy będzie rzeczywiście szybciej dostać się do Z. Później wrócimy do punktu medytacji i skorzystamy z szybkiej podróży. Między innymi, bo nie tylko. No dobra, co ty tutaj masz? Dobrze cię widzieć, młody Jedi! Tak jak mówiłem, miejsce na atut za 10 dysków danych, więc poprosimy. Może się przydać! No pewnie, Kal! No i na tę chwilę to wszystko. Będziemy zbierać kolejne dyski, żeby móc sobie jakieś atuty jeszcze odblokować. Spotkajmy się w takim razie na dole, w punkcie medytacji. No i cóż, wprawdzie chcę sobie zachować jeden atut, który mam teraz, a ten atut kosztuje 3 miejsca. Dodamy sobie jednak jeszcze jeden, czyli tak, tutaj zostawiam właśnie tę wiedzę, która sprawia, że zdobywamy więcej punktów doświadczenia, ale możemy przynajmniej sobie zwiększyć wskaźnik blokowania, bo tylko to kosztuje jedno miejsce, więc na nic innego tak naprawdę pozwolić sobie nie mogę. Okej. Lecimy w takim razie z szybką podróżą i cel główny znajduje się tutaj, więc tam też będziemy zmierzać. Najbliżej, gdzie mogę się udać, to jest to koryto. Wprawdzie tutaj z tyłu odblokowywałem już skrócik, ale patrząc na mapkę, to raczej powinniśmy skorzystać z tego latającego stworzenia. Ciekawe swoją drogą, bo tam nieco dalej już... Powinniśmy być już blisko. Ale nie widzę niczego przypominającego osadę. Aha, to może dlatego tutaj mnie kierowało.
Możemy przejść tędy. Zróbmy to. No bo ja już to robiłem oczywiście. Nawet dalej odblokowaliśmy sobie punkt medytacji. Więc dziwię się, że od razu mnie tam nie pokierowano. To tam będzie na górze. A, czyli teraz będziemy mogli tam przejść. Do tej pory było to niedostępne. Przez to, że mieliśmy tam to ogromne latające stworzenie. Może teraz jakoś będziemy w stanie się porozumieć? Tak, tym razem trzymajmy się z daleka. Okej, to tak po prostu sobie możemy tutaj się przedostać teraz. Ja myślałem, że może będzie jakaś nowa zdolność, opcja, żeby właśnie oswoić jeszcze bardziej takie stworzenie. A tutaj fabularnie musieliśmy poczekać, aż sobie odleci i tyle. No dobra. Czasem musi być i tak. Dokąd teraz? Wow. Lepiej, żeby nie wylądować na tej lawie na dole. Ale spokojnie. To miejsce jest w ruinie. Zniszczona osada. No dobra, ale ja chcę lecieć dalej. Okej. Od razu towarzystwo. Łowca nagród. Pomioty Hakcjonu nas namierzyły. Czas zarobić! Świetnie. Oberwałeś! Kurde, serio? Ej no, nie mogę nic zrobić. Też potrafię strzelać. Nie no, nie wychodzi mi to na razie. Teraz, Billy! Tutaj jestem mały! Kurde! Muszę podejść bliżej. Nie ma co. Ale to też nie wychodzi. No teraz będzie lepiej. Kurde, no nie mogę totalnie uniknąć tego. Oczywiście jest to możliwe, tylko... Nie jestem w stanie jakoś tego wyczuć. Przynajmniej na razie. Teraz spróbuj mnie trafić! Bez problemu da się to odbijać. Nie wiem, czemu tego nie robiłem do tej pory. Ale okej. Pokonany. O! Piękna robota! Zwoł mnie Cage Venda. Ten... Błotory podjął twój trop gdzieś przy placówce. Kal. A więc nas obserwowałaś? Wszyscy obserwowaliśmy, Kal. Tak się akurat złożyło, że mało który przybysz zaczyna od załatwienia jednego z chłopców Ravisa. No i nawiasem mówiąc, ładna akcja. Całkiem mocne wejście. Dzięki. To czego chcesz? Chciałabym, Kal, wynagrodzić cię za każdego z tych, których zlikwidujesz. Nie tylko ty szukałeś na Kobo odrobiny ciszy i spokoju. Zabieraj je łowcom nagród. A ja dam ci za nie coś lepszego. Był z pomiotów Hakcjonu. Na pewno zjawią się kolejni. Dokładnie. Na szczęście dla ciebie mam swoich informatorów. Zajrzyj do salonu, a zdradzę ci, jak ich zaskoczyć. No dobra. Przemyślę to. Zdaje się, że tylko ja nie mam rakiet. Cenne krążki. Odblokowano zlecenia Cage. Na ekranie podróży możesz teraz sprawdzać status tych zleceń. Upoluj wszystkie standardowe cele i dowiedz swoich umiejętności, aby zmierzyć się z najlepszymi. Okej, czyli taka mechanika, którą kojarzymy m.in. z ostatnich odsłon Assassin's Creed. Hej, nieźle. Chodź, mały. Musimy znaleźć kryjówkę Dagana. Szczerze mówiąc, coraz częściej w różnych grach widuje się tego typu wyzwania, żeby likwidować
kolejnych przeciwników, takich nieco silniejszych. Teraz akurat nie jestem pewien, gdzie możemy podejrzeć sobie te cele. No tutaj tego nie widzę. Nowy obszar. Rozmowy. Ekwipunek niedostępne. Pogłoski. Ciekawe. Może gdzieś tutaj jesteśmy w stanie to jeszcze sobie wypatrzeć. Ale sprawdźmy tutaj na te nowe wpisy. W epoce Wielkiej Republiki naukowcy współpracowali z Jedi, żeby odgadnąć tajemnice planety, jej kosmicznej anomalii oraz właściwości fizycznych jej wyjątkowej materii. Badania prowadzono w całym systemie, ale naukowcy mieszkali głównie w wiosce położonej po drugiej stronie doliny. Jednak w wyniku kataklizmu osada uległa zniszczeniu i osunęła się w płynną lawę. Pozostały po niej jedynie niebezpieczne szpice, które mieszkańcy Kobo nazywają kamiennymi iglicami. No właśnie, to nas interesuje. Pomioty Haxionu to przestępczy syndykat kierowany przez idiosynkratycznego Sorka Tormo z jego meteorycznej bazy Ordo Eris. Łowcy pomiotów Haxionu udowadniają swoją lojalność wobec sprawy, montując w ciele cybernetyczne ulepszenia, zwykle zastępując nimi organiczne kończyny. No i mamy naszą Cage. Zobaczywszy, jak Cal rozprawia się z łowcą nagród z pomiotów Haxionu wysłanym przez Sorka Tormo, Cage przyjmuje rolę opiekunki Cala, gdy ten likwiduje kolejne cele poszukujące rycerza Jedi. Dajcie mi jeszcze chwilkę, spróbuję może znaleźć miejsce, gdzie mogę podejrzeć sobie te cele? Bo na tę chwilę, kurczę, nie wiem. Tu jeszcze możemy zeskanować tego gościa. Grenadier pomiotów Haxionu. W przeciwieństwie do innych granatów, granaty kasetowe Grenadiera są odporne na zdolności mocy. Okej, dobrze wiedzieć. Plecak rakietowy pozwala im oprzeć się niektórym zdolnościom mocy, ale nie wszystkim. No za bardzo z tej mocy nie skorzystałem tutaj i minęło trochę czasu, zanim się zorientowałem, jak sobie z tym radzić. No ale jakoś ostatecznie poszło. Nie miałaś zamiaru mi pomóc? Za darmo? Raczej nie. Czyli wszystko ma swoją cenę? Sprawnie się ruszałeś. Dzięki. Byłby z ciebie dobry łowca nagród. Wciąż tu jesteś? Czego szukasz? Łowczyni nagród nie powiem. Mówiłam, jestem na emeryturze. Ale jak tam sobie chcesz, też bym ci nie powiedziała. No i dobrze, wszystko wyjaśnione zatem, przynajmniej. Tutaj może, kurczę, jest opcja, żeby to podejrzeć. No, niespecjalnie. Dobra, spróbuję poszukać jakoś tej informacji o innych łowcach. No i nie wiem, nie mogłem tego namierzyć w żaden sposób, więc po prostu na tę chwilę będziemy ruszać dalej. Tutaj w ogóle coś jest. Sprzęg kul. Mamy to przyjazne stworzenie i jeszcze możliwość pójścia dalej. Zaraz zobaczymy, jak to tu wygląda. A, to o coś takiego chodzi. Spoko, pewnie to jeszcze wykorzystamy. A na razie echo. Poczuj planetę i wszystko, co z nią połączone. I sięgnij ku niej. Chyba tak. Poczułam. Właśnie tak. Bardzo dobrze. Instrukcja. Jedi dostrzegali możliwości we wszystkim, nawet na tak surowej planecie jak Kobo. Aby naprawdę zrozumieć nieustannie rozrastającą się Republikę, Jedi musieli chłonąć wszystko, co tylko mogli i uczyć padawanów czynić to samo. No ale co, możemy dostać się na górę, jak z mapki wynikało, więc zaraz spróbujemy to zrobić. Jeszcze tylko raz spojrzę, czy faktycznie tutaj niczego więcej nie znajdę. No ale chyba faktycznie muszę ruszać wyżej. Dobra, odbijmy się tu. No i na samą górę. Oho! Co my tu mamy? Pora to wykorzystać. Przynajmniej na razie, dopóki mogę, prawda? No. Walcz u mego boku. Właśnie, właśnie. Niech walczy. A ja spróbuję jeszcze zaatakować dodatkowo. Okej. Jeszcze nie wystarczyło niestety. Nie, kurde. Jeszcze się tutaj włapałem. O, niedobrze, niedobrze. Muszę się oddalić. Rzuć mi z tym, Bidi! A i te kule będą mi teraz przeszkadzać, no. Na każdym kroku. Spokojnie.
Dobra, dobra. Jeszcze złapię. Już prawie, już prawie. Nie! Okej. To by było na tyle, jeśli chodzi o ciebie. A co do tych kul... Możemy to tak zrobić. To samo tutaj, z kolejnymi. Najpierw mocą ogłuszyć. Później już tylko dobić właśnie. Tylko, że tej mocy też nie mam aż tak wiele. Dobra, jeszcze tutaj. O, nawet załatwione od razu. Ale ile jeszcze muszę poczekać, żeby sobie tę możliwość odblokować, żeby tu jakoś przychodzić, no? Na razie musimy być cierpliwi. Prędzej czy później taka możliwość musi się pojawić. Dobra, tutaj będę musiał lecieć ostatecznie zapewne. A na razie dostańmy się na górę. Oho. Co my tu mamy? Czemu ta kupa złomu nie chce działać? Może po prostu rozwalę ten przeklęty szmelc? Deficyt techniczny. Minęły wieki, od kiedy Republika porzuciła Kobo, a wraz z upływem czasu ginęła wiedza o specjalistycznej technologii z tej planety. Dla nowo przybyłych takie obiekty stanowiły zagadkę. No dobra, tylko że tak, no tutaj się nie dostanę. Jakoś muszę to zniszczyć, ale... Nie widzę za bardzo możliwości, przynajmniej na tę chwilę. Zobaczmy. No tak, oczywiście oznaczone jako zablokowana ścieżka. Dobra, zostawiamy to w takim razie. Pewnie kiedyś dopiero tutaj wrócimy. Tam na górę nie doskoczę, więc nie pozostaje nic innego, jak tylko przedostać się tędy dalej. Proszę, proszę, proszę. I wylądowaliśmy. To musi być miejsce, o którym wspominał Kordowa. Możliwe. Dobra, to może sobie odpoczniemy. Muszę oczyścić umysł. Bo jednak trochę za dużo zużyłem tych stymów. Pora ruszać. I teraz pytanie, no bo tutaj mogę też lecieć. Na dół też mogę przejść? Czy ja dobrze widziałem? Czy to właśnie jestem tutaj na dole? A, jestem. Ale no patrzcie, tu jest jeszcze zejście, ewidentnie, z tej strony. Aha, tylko że to wygląda jak miejsce powrotu skądś. Prawdopodobnie. Aczkolwiek jest nowe nasionko. To dobre i to. Będziemy to mieli od razu z głowy. Jak spojrzymy na mapkę, to są 4 torebki nasienne do zdobycia na tym obszarze. No cóż, wracamy na górę. No i teraz właśnie w końcu pytanie, czy ja powinienem jednak tu? Na razie spróbujmy wejść na górę, ale muszę pamiętać ciągle jeszcze o tym przyjaznym stworzeniu. Ewidentnie też może mnie to do jakiegoś miejsca doprowadzić. Najwyraźniej nie tylko my czegoś tu szukamy. Czyżby Dagan? O, byłby tak blisko. Albo przynajmniej jego ludzie. Sprzęg. W pobliżu powinno być źródło zasilania. Aha, dobra. Potrzebujemy tego najpierw. No tak, i tam będziemy mogli to zniszczyć, spoko. Czyli najpierw wejdźmy tutaj i poszukajmy. Tam jest też, kurczę, to stworzenie, ale to będzie powrót, jak rozumiem. Zresztą zobaczymy. Oho. Co my tu mamy? Wykryto cel. Wytrzymały, skubaniec, no. Nic z tego. No. Jak unika. Dobrze. Witaj, Jedi. Czy to Santari i Kree? Znowu co? O, tam coś jest. Zeskanujmy najpierw. Co tam masz? A więc hybryda droida BX jest silniejsza, szybsza oraz inteligentniejsza. Wykorzystuje też wachlarz ataków i technik, którymi nie dysponują mniej zaawansowane modele. Dzięki połączeniu vibroostrza i blastera stanowi zagrożenie w walce na każdym dystansie.
No dobra, Santari Kree jeszcze powinna się do nas odezwać, co? Aha, tam się przesuwa. I to zniszczymy. Chociaż... chyba jednak nie mogę dalej. Ciekawe czemu, co? Może tam jest coś blokowane. A, wszystko jasne. Tu nauczysz się ujarzmiać materię Kobo i przygotujesz się na podróż przez otchłań. Odnosząc sukces, znajdziesz jeszcze większą łączność z mocą. No dobrze. Będziemy próbować. Rozumiem, mistrzu. Czy mogę już odejść? Musisz dokądś iść. Dobrze więc. Ale wróć później. Dziękuję. Tak zrobię. Cierpliwy mistrz. Padawanka prosi o zwolnienie ze szkolenia, nie wyjaśnia powodu, lecz mistrz wykazuje się opanowaniem i udziela zgody. Najważniejsze, że teraz możemy to przeprowadzić na drugą stronę. Okej. A, i to wraca. Kurczę. No ale do tego się nie dam rady dostać jednak. Wow, tam też coś jest. Kurczę. Na mapie to gdzie to będzie? No tak, ale jest zablokowane, więc nie mogę. Czyli też na tę chwilę niedostępne. Bo gdybym mógł coś z tym zrobić, to byłoby oznaczone na żółto raczej. A nie na czerwono. No dobra, czyli teraz mogę to źródło mocy przenieść. Niech twoja więź z mocą kieruje cię ku naszemu wspólnemu celowi. Myśl o Tanalorze. Santari Kree szkoliła Jedi do podróży przez otchłań. Komnaty medytacyjne Kobo. Zadaniem Jedi na Kobo było poszukiwanie i badanie Tanaloru. W tym celu Santari Kree przygotowała na planecie kilka komnat medytacyjnych, w których rycerze i padawani mogli skupiać swe umysły i ciała oraz przygotowywać je na podróż przez otchłań Kobo. Pozwalało im to lepiej pojąć właściwości wyjątkowego materiału znalezionego w tym systemie. No, trochę więcej przynajmniej na ten temat się dowiadujemy teraz. No, ale co? Tam w ogóle jest cokolwiek więcej? Nie wydaje się. No ale... mieliśmy to zabrać ze sobą. I dostarczyć tam na zewnątrz. Tutaj z daleka dorzucimy? Mam nadzieję, że tak. Proszę bardzo. I teraz wracamy. To nam pozwoli coś odblokować. Myślisz, że prąd nas poniesie? Na to wygląda, co? Tak patrzę, czy jest jeszcze coś tutaj dookoła, co moglibyśmy w ten sposób spalić. Chociaż no nie wydaje się. No jeszcze tu mnie trochę zastanawia, ale to raczej będzie tylko i wyłącznie powrót, prawda? No ale warto by było to sprawdzić. Tam się oczywiście już wrogowie odrodzili po tym, jak odpocząłem sobie w punkcie medytacji. To jest ciekawe, że tutaj możemy po tej ścianie wchodzić. A to czekajcie. Ma to jakiś sens w ogóle, że jest takie przejście? Chyba, że tutaj dołem. Nie no, chyba niespecjalnie. Spróbujmy na razie wrócić. Okej, i co? Dobra, spadam, bo będę atakowany za chwilę. Nie no, tutaj nie ma sensu jednak korzystać z tego przejścia po ścianie. Na to wygląda. Koniec końców idziemy tędy, prawda? Ewentualnie jeszcze przysiądźmy. Stój! Tak, żeby zapisać postępy. No i ruszamy dalej. Ruszamy! Czyli tędy. Na razie spróbuję tutaj. I uwaga. Okej. Kolejny. Idealnie. Jeszcze jeden. A, i tu będzie skrócik.
A, widzicie, czyli w tamtą stronę. Rzeczywiście. Jeszcze coś tu mamy. I patrzcie, też nasionka. No ale spoko, mogę zeskanować to. Polećmy z prądem! Komin termiczny. Po katastrofie na Kobo wzrosła aktywność termiczna. Powierzchnia planety popękała, a ze szczelin zaczęła sączyć się lawa. Przez nowo powstałe wyłomy uchodziło ciśnienie, dopóki nie zatkała ich wyzwolona materia Kobo. No dobra, to jeszcze zniszczmy. Zasadźmy je, gdy następnym razem będziemy w ogrodzie. Muszę się upewnić, czy nie ma tu jeszcze tego więcej, ale już chyba teraz nie. No tak, stąd to raczej nie zgarnę. Czyli muszę wracać. Zanieśmy ten dysk danych do Z. W teorii można by było już wrócić do Z i sobie odblokować nowy atut, ale na razie wróćmy. Musimy z tego powrotu skorzystać, jeśli chce się teraz dostać dalej. Proszę bardzo. No i tutaj. Jeszcze raz spójrzmy. Chyba będzie ok. Czyli lecimy. Jak najwyżej, jak najwyżej. To nas uniesie. Proszę, proszę. O to chodziło. A, i teraz skurczę tutaj w prawo. No i nie wiem. Nie dam rady. O, come on. To ja w końcu muszę unosić gałkę analogową do góry czy w dół? To jest na odwrót? Jeszcze raz będę musiał. Czekajcie. Dobra, może po prostu nic nie róbmy. Niech to samo mnie poniesie. Nie wiem, nie wiem. To chyba nie powinno być tak. Dajmy tutaj. Inicjuję walkę. Gonię cię. Strzelaj, strzelaj. Możesz tu podejść, żebyśmy mogli z tobą walczyć? Podchodzić nie musiałem, przynajmniej do tamtego. Okej. Okay. Mam nadzieję, że w miarę to jakoś poszło, ale ciągle jeszcze zastanawiam się, jak dokładnie tym sterować, żeby za wcześnie nie opadać. Gdzie jest skanowanie? Bo to ewidentnie coś chcemy zeskanować. Kto zadaje pytania, znajduje odpowiedzi. Mural na zewnętrznej ścianie komnaty medytacyjnej z napisem: ci, którzy zadają pytania, znajdują odpowiedzi. Ci, którzy walczą z fałszem, znajdują prawdę. A ci, którzy wejrzą w siebie, poznają drogę naprzód. Dobra. No i tutaj już jest dalsza droga. To będzie kolejna komnata medytacyjna, bo potrzebujemy ewidentnie znowu tego źródła energii tutaj, co? Jak będziemy to mieli, to tamto sobie odblokujemy i patrzcie, to znowu będzie gorące powietrze, dzięki któremu dostaniemy się jeszcze wyżej. To myślę, że w dalszą drogę wyruszymy w następnym materiale. Upewnijmy się jeszcze tutaj, czy to będzie powrót w te same miejsca, czy dzięki temu, że jest gorące powietrze, czy przypadkiem nie polecę jeszcze gdzieś wyżej? Ewentualnie tam? Może jakimś cudem się uda? Zobaczymy, czy to będzie coś opcjonalnego. Oczywiście, że tak! Ostrożnie. Tutaj jest skrzynka, słuchajcie. I mamy też nasionka. Czyli warto było przelecieć. Dobra. Fajnie, że z każdą inną postawą są inne animacje ataków. Zawsze w punkt. Aktywator tym razem. No i co, nie ma tutaj więcej tych nasion, bo jeszcze bym z chęcią zgarnął. Ale chyba nie. Kurczę. To naprawdę łatwo tutaj coś ominąć, takiego pobocznego, zwłaszcza właśnie w tej sytuacji, kiedy mamy możliwość polatania. Bo widzicie sami, to nas doprowadza w różne miejsca w zależności od tego, gdzie akurat zdecydujemy się wylądować, gdzie polecieć.
No ale co, tutaj korzystając z okazji, że mamy punkt zapisu, pożegnam się z wami, a w następnym materiale będziemy już ruszać za celem głównym. Dziękuję wam zatem za oglądanie tego odcinka i usłyszymy się w kolejnym. Cześć!